Takiej ulewy nad Beskidem Śląskim najstarsi górale nie pamiętają od lat. 3 dni po wielkim deszczu w Wiśle ciągle trwa sprzątanie, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje o możliwych kolejnych burzach z gradem. Tym razem również na terenie całego województwa śląskiego. W Wiśle trwa wielkie sprzątanie i liczenie, ile milionów trzeba będzie przeznaczyć na odbudowę po ulewach. Magdalena Sincewicz. Woda była, szła na wysokości, tak jak tu widać, tu jest wszystko, to są ślady pozostałości po wylaniu strumyka. Strumyka, który na co dzień przyjemnie szumi, sięga zaledwie do kostek. Wystarczyła chwila, by przeobraził się w coś bardzo niebezpiecznego. To przyszło po prostu tak bardzo szybko, z takim dużą ulewą, z dużym wiatrem, że można powiedzieć, to co się wydarzyło, co po prostu widzimy za plecami, to było bardzo szybko. No, to nie można było nic nawet zabrać, nawet schować, bo to się wszystko wpadło dookoła basenu. Wpadło i wciąż leży, bo procedura usunięcia szkód musi trochę potrwać. W tej chwili powołany został ze strony spółki biegły rzeczoznawca, żeby określić jakby zakres strat i przedstawić go jakby zarządowi Radzie Nadzorczej spółki. Równolegle została zgłoszona szkoda do ubezpieczyciela. Chcemy jakby doprowadzić do sytuacji, żeby bardzo precyzyjnie i rzetelnie tej wyceny tych szkód dokonać, żebyśmy mogli jak najszybciej przystąpić do procesu jakby odbudowy tego naszego pięknego obiektu. Kompleks basenów to nie jedyne miejsce, które ucierpiało w wyniku intensywnych opadów. Na liście jest także słynne Muzeum Adama Małysza. Na szczęście dzięki ludziom dobrej woli udało się je szybko doprowadzić do poprzedniego stanu. Straty liczą również sami mieszkańcy. Deszcz był taki, że domu obok siebie nie widziałam. Nie, tak lało. I zalało sąsiada, do mnie już nie doszło, bo troszkę wyżej mieszkam. Także to też uratowało. To mały strumyk, gdzie się przechodziło po kasteczki, a... No po prostu jak dzisiaj sobie wspomnę, poszłam tam oglądać to. Także sąsiadów pozalewał. No dużo szkód, bardzo dużo. Dużo trzeba będzie też włożyć pracy w to, by wszystko odbudować, a do tego potrzebne są pieniądze. Zarwane jakieś mosty, barierki, przepusty, drogi podmyte, zerwane skarpy. No, trochę szkód mieliśmy takich już rzeczywiście wymiernych finansowo na basenach, bo cała technologia, cała elektronika poszła w tym momencie. Myślę, że kilkanaście milionów złotych to na ten moment, a tak naprawdę teraz sprzątamy. Dzisiaj, jutro zaczynamy szacowanie już takie kosztorysowe rzeczywiście wszystkich tych problemów, które się pojawiły. Oby nie pojawił się kolejne, bo prognozy i ostrzeżenia mówią o nadciągających burzach z gradem.